po pierwszym spotkaniu piątej kolejki Mareckiej Ligi Koszykówki, w którym zespół Intercontinental po dwóch dogrywkach uległ Smokom. Z nami zawodnicy Intercontinental. Może zaczniemy od pierwszej ważnej sprawy. Jak to się dzieje, że w tym momencie macie najwięcej dogrywek w lidze? Skąd to się bierze? Jak sądzicie? Dobrze bronimy, mało rzucamy, na małej skuteczności. Skuteczność w ataku tutaj zawodzi, może trzeba będzie poprawić trochę treningi u nas w zespole i tak. Na razie ich nie ma, na razie ich nie ma tego. Także... Mieliśmy tu już taką jedną drużynę, czy on dalej jest, Goodfellas, które byli mistrzem horrorów w końcówkach spotkań. Może chcecie im dorównać w drugim sezonie? Czy dorównać, może powiedzmy tak, no ale dorównać w taki sposób, żeby te nerwowe końcówki wygrywać, a nie żeby tutaj trzymać przez pierwszą połowę dogrywki, no że tak powiem, mniej spinać się niż w końcówce, tak? Końcówka wygląda fenomenalnie, tak? Ostatnie dwie minuty jest naprawdę wysoki poziom na początku, jednak to opada, bo myślimy, że i przeciwnik odpuści, a nie zawsze tak się da. Jeszcze w podstawowym czasie gry udało Wam się nadrobić już 8-punktową przewagę Waszych przeciwników. Jak myślicie, dlaczego wtedy nie udało się tego meczu już rozstrzygnąć na Waszą korzyść? Że właśnie to rozluźnienie, bo zobaczyliśmy, że zdobywamy drugi, czwarty, szósty punkt, tak, odrabiamy tą stratę. No i nagle, gdy już jesteśmy na styku, to nie jesteśmy tak samo zmotywowani na boisku, jak to wygląda przy stracie. Tak? To już schodzi z nas to skupienie. Przeciwnika. Wydaje nam się, że jeżeli zawodnicy drużyny przeciwnej widzą, że my nadganiamy, to że nam odpuszczą, a wcale tak się nie zdarza, no bo taki jest sport, tak? Każdy tutaj walczy do samego końca. Jeszcze parę słów o tym, jak powstała Wasza drużyna. Dołączyliście tak naprawdę od drugiej kolejki Mareckiej Ligi Koszykówki. Jaki był taki główny powód Waszego dołączenia do rozgrywek? Trochę wspomnień z poprzednich lig, chłopaki tak, niektórzy tutaj grali. Byli trochę niepewni, myśleli, czy by zagrać, czy nie zagrać, no ale udało nam się to wszystko zebrać, tak? Czy sprzed dwóch lat z Wołomińskiej Ligi jeszcze, czy tutaj z poprzedniego sezonu, tak? Trochę uruchomiliśmy swoje kontakty, namówiliśmy się, spotkaliśmy, porozmawialiśmy. No i się udało, tak? Miejmy nadzieję, że i uda nam się osiągnąć tutaj naprawdę, naprawdę dobrze. Tak pół żartem, pół serio, bo jest z nami Sebastian Gąsirowski, czyli pierwszy oficjalny transfer międzyligowy. Jak to się stało i jaka jest, powiem cudzysłowie, kwota transferu? Jak to się stało, że Sebastian jest teraz z Wami? Ceny może nie będziemy tutaj, uzgadniać i wszystkim mówić, tak? Nie mówmy o pieniądzach, liczą się umiejętności. A to jak przyszło, no to tutaj porozumienie obu stron, tak? No, myślę, Sebastian może zobaczył, że tutaj większość kolegów gra z nami. Tak, może dlatego, nie wiem. Powiedzcie jeszcze, jaki jest Wasz cel w Mareckiej Lidze Koszykówki, które byście chcieli zająć miejsce, taki plan minimum i plan maksimum na te rozgrywki? Niektóre byśmy chcieli, tylko zajmiemy pierwsze miejsce. Tak, ale na pewno pierwsza trójka celujemy wysoko, bo nie ma co. Pierwsze miejsce tylko. Minimum, minimalne, no powiem tak, no jeżeli będzie trzecie, to będziemy troszkę zawiedzeni, tak? Finał, pierwsze miejsce, wysoko, bo wiemy, że jest nas na to stać, tak? Mamy dobre umiejętności, wystarczy trochę treningów, systematyczności w grze i myślę, że będzie dobrze. To jest dopiero się rozkręcamy, tak? Ta lokomotywa dopiero ruszyła, a potem będzie już lepiej. Piotr, to jeszcze pytanie do Ciebie. W drugiej kolejce, a dla Was wtedy pierwszej, troszeczkę nieszczęśliwie upadłeś na parkiet. Co się dzieje z Twoim kolanem i czy jest szansa, żebyś jeszcze zagrał w tym roku w rozgrywkach Mareckiej Ligi Koszykówki? A propos kolana, no doszło do zerwania mięzadła krzyżowego przedniego, tak? No, dosyć niemiła sytuacja z tą kontuzją. No, czeka mnie teraz rehabilitacja, później operacja. A czy zagram? No to już na własną odpowiedzialność. Mógł wejść na to boisko, tak? Tutaj ze stabilizatorem, ale to jednak psychika przeważa do tego, żebym siedział i wspierał chłopaków z ławki.
Póki co jeszcze wróćmy do naszego składu, bo mimo tego, że nie grasz w tym momencie, wasz skład jest dość szeroki. Nie gracie minimalną ilością zawodników, tylko macie kilku na zmianę. Czy myślicie jeszcze o jakimś wzmocnieniu do końca sezonu? Pomyślimy nad tym na pewno, wiadomo, że zawsze ktoś się przyda, tak? Czy jak kogoś nie będzie, ktoś nie będzie mógł przyjechać, bo wiadomo, że takie sytuacje się zdarzają, to ktoś zawsze się przyda, tak, żeby dać komuś odpocząć, tak jak to u nas wygląda właśnie, że ta druga kwarta to są właśnie zmiennicy, że gramy, żeby tutaj część drużyny odpoczęła i zbierała się właśnie na te dramatyczne końcówki.